Witajcie kochani na kanale Poznajmy Pana. Słuchajcie, dzisiaj mamy wyjątkowo, ja mam dzisiaj mało czasu, żeby cokolwiek nagrać, więc po prostu chcę Wam przekazać w ciągu dosłownie tych paru minut taką myśl, może inspirację do myślenia. Bo jest taka jedna rzecz, która mnie bardzo porusza w Starym Testamencie i w ogóle też w tradycji żydowskiej. Przeczytałam kiedyś u takiego Żyda mesjanistycznego, Sterna, który właśnie przetłumaczył Nowy Testament, że od stuleci jest taka tradycja wśród Żydów, że oni błogosławią swoje córki w każdy piątek słowami: oby Bóg sprawił, żebyś była jak Sara, Rebeka, Rachela i Lea. I kochani, no to mnie niesamowicie porusza, bo każdy, kto zna choć trochę ich historię, to może by się zawahał, żeby tak pobłogosławić swoją córkę. Ja myślę, że ja bym się zawahała, żeby pobłogosławić moją córkę, obyś była jak Sara, tak? Albo Lea, albo Rachela, bo ich życie było naprawdę trudne i wszystkie te kobiety, słuchajcie, doświadczyły bezpłodności w różnych jakby okresach swojego życia. U niektórych to było 20 parę lat bezpłodności, u niektórych mniej, ale ogólnie każdą z nich Bóg wystawił na taką próbę wiary. Każda z nich doświadczyła w swoim życiu takiego poczucia bycia przeklętą trochę przez Boga, wbrew słowom obietnicy, które otrzymali ich mężowie, bo zobaczmy, że te kobiety, one są nawet nazwane, Żydzi je nazywają czasem matriarchiniami, jeżeli dobrze to wypowiadam, czyli tak jak są patriarchowie, tak? Czyli tacy ojcowie, tak są matriarchinie, czyli właśnie takie matki jakby Izraela, i one właśnie są żonami tych patriarchów, tak? Czyli Abrahama, Izaaka i Jakuba. I ci patriarchowie otrzymali od Boga wielką obietnicę, że Bóg ich rozmnoży jak piasek na plaży, jak gwiazdy na niebie, że będzie przez nich, że z nich wyprowadzi naród, będzie przez nich błogosławił wszystkim ludziom na świecie. I właśnie obiecał taką szczególną właśnie swoją obecność, swoją pomoc i błogosławieństwo, i obiecał też szczególną płodność właśnie, że on ich rozmnoży. I zobaczcie, że pomimo takiej obietnicy te kobiety doświadczyły w swoim życiu bezpłodności. I to jest bardzo ciekawe, jak się czyta ich historię, no bo wiecie, jaki jest obraz człowieka, który otrzymuje obietnicę od Boga: będziesz płodny, rozmnożę cię, wyprowadzę z ciebie naród. Każdy człowiek myśli: aha, czyli na pewno będę mieć dużo dzieci, ci synowie będą tacy super prężni, tacy wierni Bogu, będą tacy twardzi, będzie ich mnóstwo i tam zaleją świat, pokonają inne narody albo coś w tym stylu, taka wizja ludzka, nie? Natomiast to jest ciekawe, że Bóg, mam wrażenie, że przez to, że inaczej poprowadził historię tych małżeństw, tych patriarchów, tak, i ich żon, że w tym wszystkim objawił to, że jego obietnica nie opiera się na ludziach, nie opiera się na ich mocy, nie opiera się na ich płodności, tak, w takiej fizycznej, że zawsze Boże obietnice są oparte na Jego wierności, na Nim samym, dlatego że tylko On nie zawodzi, tylko On jest, wiecie, On jest też wszechpotężny i wierny. I kiedy patrzymy na historię Izraela, widzimy, że tam, że to był naród najmniejszy ze wszystkich. Nawet Bóg powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa, że wybrałem was nie dlatego, że byliście największym czy najsilniejszym ze wszystkich narodów, ale dlatego, że ze wszystkich byliście najmniejsi. Ale wybrałem was dlatego, że was ukochałem i dlatego, że wam obiecałem różne rzeczy i ja jestem wierny moim obietnicom. Ze względu też na swoje imię chcę was prowadzić, chcę was błogosławić, bo ja jestem wierny, chcę objawić moje imię, chcę objawić moją moc, moją wierność. I Bóg, to jest, słuchajcie, dla nas bardzo dobra nowina, bo czasem patrzymy na nasze życie i wydaje nam się: Boże, widzę te Twoje obietnice w Nowym Testamencie, tak? Czy w ogóle w Piśmie Świętym, ale w moim życiu doświadczam przekleństw pewnego rodzaju, tak? Takich braków. Nie widzę jakby szansy na to, żebym, nie wiem, żeby założyć rodzinę, żeby robić to, do czego mnie powołujesz, tak? Pokazujesz mi jakieś rzeczy, a ja
nie wiem, jak do tego może dojść, tak? Widzę, że jestem w zupełnie innym miejscu niż te twoje obietnice, tak? Niż to, co widzę w Nowym Testamencie, w Słowie Bożym, co czytam. Ale słuchajcie, to jest dobra nowina, że nawet jeżeli w sobie, tak, czy w naszym życiu, w tych okolicznościach, które mamy, nie widzimy szansy na spełnienie tych obietnic, to nie ma znaczenia, bo zawsze te obietnice, zawsze pewność spełnienia tych obietnic, ona nigdy, w sensie nigdy nie opierała się na okolicznościach, czy nigdy nie opierała się na nas samych, na ludziach, ale zawsze opierała się na Bogu, który jest godny zaufania i który ma moc uczynić to, co obiecał. I to jest też często poruszane w listach w Nowym Testamencie. Właśnie, że Sara otrzymała dzieci już w późnym wieku, tak? Kiedy nie miała już przypadłości kobiecej, dlatego że uznała za godnego wiary tego, który złożył obietnicę, że on może ją dotrzymać. Więc kochani, z tą nadzieją chcę was zostawić. Jeżeli Bóg obiecał wam wspaniałe rzeczy, a wy jeszcze tego nie widzicie, to się tym nie przejmujcie, ale właśnie umacniajcie swoją wiarę i relacje z Chrystusem, dlatego że On może wszystko uczynić, wszystko, co obiecał, i On jest wierny, i właśnie tego możemy nauczyć się z historii w tym Starym i Nowym Testamencie, że On zawsze dotrzymuje słowa. Nawet jeżeli Jego plany nie do końca mają taki wymiar jak nasz, tak? W sensie mają dużo większy wymiar. Nie do końca schodzą się z naszymi, tak? Bo On na przykład obiecał Abrahamowi, że będzie miał tyle synów, ile gwiazd na niebie, tak? Niezliczoną rzeszę, że pobłogosławi przez niego inne narody, i my na przykład też jesteśmy dziećmi Abrahama właśnie przez wiarę. Abraham tego nie wiedział, że to tak też będzie, że jego dzieci przez wiarę będą z nim spokrewnione, tak, że będzie miał dużo więcej synów i córek niż te biologiczne, właśnie przez wiarę, że z jego pokolenia, tak, w sensie z jego jakby łona, tak, można powiedzieć w takim języku biblijnym, wyjdzie Mesjasz, będzie jego potomkiem i on zbawi cały świat od jego grzechów. Więc to są takie rzeczy, których Abraham wtedy nie widział, ale Bóg je widział, i te wszystkie obietnice Boże wypełniły się, ale musimy też o tym pamiętać, że ten Boży plan jest dużo szerszy, ta Boża perspektywa jest szersza, więc nie martwmy się, że te nasze ograniczone perspektywy często nie są spełnione. Bóg jest wierny i jest godny zaufania, godny wiary. On może dokonać to, co obiecał. Więc zaufajmy Mu, Jego plany są lepsze niż nasze, myśli są wyżej nad naszymi, jak mówi Izajasz w 55 rozdziale, więc no, zaufajmy Mu i nie traćmy nadziei. Umacniajmy się w wierze, kochani. Amen. Niech nam Bóg błogosławi, trzymajcie się, i biegnę, lecę do roboty. Trzymajcie się, hej.